Widzowie, w dzisiejszym odcinku zobaczycie naszą pierwszą grę, a w dodatku będzie to pierwszy Skybase z motorami. Także witamy Ewelę, siemano. Siemano, jestem w ogóle pod wrażeniem i nie mogę się doczekać, jak tutaj wyskoczymy i zaraz zrobimy właśnie naszego Skybase'a pierwszego w nowym rozdziale. Słuchajcie, wy zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie oczywiście nasz kanał, pamiętajcie o kodzie Ewela. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pierwsze, co potrzebujemy, to potrzebujemy motory, drugie potrzebujemy macy i ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie mam lecieć, dlatego że, jak możecie zobaczyć, mapa jest zupełnie nieodkryta i ten odcinek będzie przekozacki, więc oglądajcie do samego końca. Ja pierwszy raz w ogóle jestem na mapie, jeszcze tutaj nic nie widziałam, dlatego możecie po mnie widzieć, że jestem taka podekscytowana i normalnie mamy lamy aż tutaj z tego wszystkiego. No właśnie, musimy tak to zrobić, żeby do niej nie podejść, bo nam ucieknie. Słuchajcie, mamy lamy na samym początku, zaczynamy zbierać macy. To jest teraz najważniejsze, żebyśmy zebrali macy oraz żebyśmy mieli jakąś broń, żeby w ogóle ją zestrzelić. Także słuchajcie, jeśli chodzi o nowy sezon, napiszcie w ogóle, jakie jest wasze zdanie na temat tego wszystkiego. Moim zdaniem mega kozacki sezon, dajcie znaka, co wy myślicie. Ewela, masz jakąś broń? Tak, mam broń i byłam właśnie przed chwilą w iglo. Nie wiem, czy byłeś już w iglo, ale ja już właśnie byłam. Jak się w ogóle teraz inaczej drzewa rozwalają? Drzewa się totalnie inaczej. W ogóle zobacz na te nowe choinki i tak dalej. Ja nie mam żadnej broni do tej pory, nie wiem dlaczego. Ewela, musisz jakoś pomóc, żeby tutaj tą lamę, żeby ona nam po prostu nie uciekła. Chodź na kucaka po prostu, chodźmy do tego budynku, mam nadzieję, że ona nam nie ucieknie. Dobra, żeby nam ktoś jej nie zawędził. Ja mam jedną broń i w ogóle z tego, co wiem, to chyba jakieś stare bronie też powracały. Także mam nadzieję, że też uda nam się je przy okazji znaleźć. Tak, stare bronie starymi broniami, ale musimy znaleźć, wiecie jeszcze co? Musimy znaleźć koniecznie, ale to koniecznie motory, bo to na nich dzisiaj robimy Skybase. I napiszcie w komentarzu, jaki kolejny challenge mamy zrobić, a może wrócimy po prostu do challenge z Ewelą. Ojojoj, challenge i Ewela to jest trudna rzecz. Patrz, jak ta lama tutaj szybko padła, także Rafał, patrz, co mamy w ogóle, znamy i to nam się mega przyda. Tak, to nam się mega przyda. To jest właśnie to. Słuchaj, Ewela, leć za mną teraz. Ja biorę całe macy, zbieraj macy. Weź sobie nowe bronie, ponieważ jest ich pełno. I co najważniejsze, teraz musimy przejść do znalezienia. O, dobra, jest pierwszy motor, także ja idę po motor. Zabieram motor i będziemy zbierać macy. Dobra, ja w ogóle nie wiem, jak wygląda ten motor. Czy ty już jechałeś na tym motorze kiedykolwiek? No właśnie, ja... Ej, ale czekaj! Ja ciebie mogę wziąć przecież jako pasażera. Zostawcie łapkę w górę. Jestem już trochę zmęczony, ale no, za pasażera zera, chodź, Ewela, chodź za pasa zera. Mi się wydaje, że to nie jest zmęczenie, tylko to jest podekscytowanie, bo pierwszy raz będziemy mieli swoją Szybko uciekaj! Ja cię kręcę w lewej ręce. Co tu się w ogóle wydarzyło w tej chwili? Ale ja w ogóle tu nic nie słyszałem. Lecimy, uciekamy stąd. Dobrze, że przeżyliśmy. Nie wiem jakim cudem, ale żyjemy. Ej, ja mam dużo leczenia jak coś, ale myślałam, że już padniemy. Ej, to jest nasza pierwsza wspólna przejażdżka, ale chyba mam duży tyłek, bo się ledwo mieszczę na tym. To jest bardziej taki cross chyba niż motor. Ej, ale ładnie tutaj steruje, co? W ogóle, co no. To było? Wbiłem 102 level, Ewela. Mamy już 102 level, jest dobrze. Lecimy tutaj. Załóżmy, że tutaj jest taki mały tartaczek. Weźmiemy sobie te beczki, Ewela, zabierzmy sobie te beczki i musimy mieć, wiesz jeszcze co? Musimy mieć paliwo. A mi się wydaje, że musimy mieć macy, bo na razie cienko z tym u nas. No ja miałem lamę, także ja macy mam. Sorry, Ewela. Uleczy nas tutaj może, wiesz, żeby nas tutaj nigdy nie przykosił. I w ogóle nie wiem, Ewela, czy wiesz, ale mapa jest mniejsza o jakąś 1/3, czyli teraz jest dużo łatwiej tego Skybase'a zrobić. Otwierałeś tą skrzynię jakąś taką fajną? Ile tu jest rzeczy w tej skrzyni? Tak, tam jest taki młot, tam jest taki młot. W ogóle właśnie, kolejny Skybase zrobimy z młotem. Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy chcecie coś takiego. Ja myślę, że na pewno będziecie za. Dobra, ja sobie tutaj wypiję dużą potkę. Mam w ogóle impulsy. Czy nam się impulsy przydadzą, czy nie? Wydaje mi się, że nie będziemy ich potrzebować, dlatego że mamy... Zobaczcie, mamy tutaj motorek, więc... Na motorku spadniemy, chyba że nam rozwalą. Ej, a my ten motorek to już mamy prawie rozwalone, więc musimy uważać, to będzie naprawdę mega ciekawe. Ewela, chodź do mnie, zapraszam cię i uciekamy stąd. Właśnie, ja tutaj miałam mówić, że może by nam się przydały dwa właśnie motory, że w razie W, jakby nam się jeden rozleciał, to będziemy uratowani. Dobra, zbierzmy może tą skałę, w ogóle nie wiem dlaczego tak mało. Puśćcie! Aha, oni do nas strzelają, Ewela, musimy uważać. Ewela, uciekamy tutaj, w ogóle nie wiem czemu nas dojeżdżają tutaj teraz. Proszę nas zostawić, ja już do nich strzelam, Ewela. Dobra, dostał. Dobra. 20. Ja się gdzieś podleczę na boczku. Oni po prostu wiedzą, że my robimy challenge i chcą nam utrudnić. Na spokojnie, mamy tutaj, wiesz, mamy dużo leczenia, możemy sobie zejść na dół. Weź sobie tego zielonego skara, bo nie wiem, czy wiesz, ale w tym sezonie mamy zielone skary, więc jest to mega spoko sprawa. Zielone skary, ja tutaj w ogóle sobie wziąłem jakąś nową broń i co, my teraz kampimy, poczekamy, jak oni pójdą do strefy, tak? Bo mamy tutaj śrubownicę, także się uleczymy, ja będę przy okazji zbierała macy. Chodź, Ewela, za mną, bo musimy znaleźć sobie jeszcze jeden motor, a w strefie może być ciężko to wykonać, ale myślę, że bez problemu sobie dzisiaj damy radę. Mamy tutaj leczenie, ja mam leczenie, Ewela, przepłyńmy sobie do miasta, być może tam będzie po prostu
prostu kolejny motor. Dobrze, chciałam ci powiedzieć, że tak szczerze, to ja tych maców to wcale nie mam tak dużo. No ja mam dużo, nie martw się, bo ja miałem lamę, wiesz? I dzięki temu, że mamy lamę, no to mamy macy na cały mecz, także na spokojnie. Musimy wziąć paliwo, słuchaj, musisz tutaj zabrać paliwo, jest tutaj koło łodzi, zaraz za łodzią będziesz miała paliwo, a ja idę szukać motoru, bo dalej go nie widzę. Dobrze, ja muszę się leczyć też, bo żebym była też blisko ciebie w razie W. Wrzucę sobie teraz splaszę. Ty masz do leczenia, a ja nie bardzo. No ja nas chciałem uleczyć, także już jestem, proszę bardzo. Musimy ten motor znaleźć i może już będziemy sobie budować to wszystko, tylko no potrzebujemy motor. Wystarczy jedno paliwo czy dwa zabrać? Zabierz dwa, jak na razie możesz zabrać dwa. Później zobaczymy, co będzie dalej. Ale no, ten motor. Ewela, skup się teraz na motorze. Gdzieś przy drodze powinny być motory i w ogóle zobaczmy na strefę. Strefa wygląda w ten sposób. Wygląda, że jest spoko. Właśnie miałam się pytać, czyli motory są przy drodze, one nie są w losowych miejscach, tylko w wyznaczonych, tak? Nie, one właśnie chyba są też w losowych miejscach. Na pewno gdzieś przy drodze. To jest na pewno to, gdzie musimy tego szukać. Czyli no jak na razie, jak tutaj tak sobie idę, no to żadnego motoru nie widzę. I w ogóle wcześniej, jak było się w burzy, to był taki deszcz? Tak, deszcz był. No, burza się nie zmieniła. Myślałem, że burza się zmieni, ale jednak nie. W ogóle mi się mega podoba to, że teraz jest taka kolorowa ta mapa. Ja będę musiała się, Rafał, zatrzymać i będę musiała się uleczyć. Ewela, chodź do mnie, bo mam drugą lamę. W ogóle nie wiem, czy nie jest więcej lam na mapie, bo co chwila widzę lamy i to jest naprawdę mega fajne, bo tych lam faktycznie jest coraz więcej. Weźmiesz sobie tutaj ślurpownicę, chodź do mnie, ja może sobie wezmę to. W ogóle jest dużo maców, zobaczcie, jak dużo maców mamy. Ja się uleczyłam na razie babteczką, bo miałam, bo już było cienko z moim tutaj życiem. Dobra, weź sobie tą ślurpownicę, ja na ciebie czekam jeszcze chwilę. Weźmy sobie te fontanny. O, proszę bardzo, mamy 6. Dobra, Ewela, masz wszystko, tylko paliwo musisz jedno mieć, jakby co. Jedno mam jak coś. Okej, mamy motor tutaj, proszę bardzo. Wycofuję, Ewela, wsiadaj. I teraz tak, Ewela, ja ci dam macy, a ty będziesz musiała trzymać, żebyśmy nie spadli, okej? Okay? Proszę bardzo. Musisz przesunąć motor, dobra, jest. Okej, wsiadaj. Cegły mi już nie bierze, ale dobra, może wystarczy. No to ja wezmę po prostu może tą cegłę. Ja nas tutaj jeszcze uleczę na spokojnie i widzowie, zaczynamy za chwilę. Ja ci, Ewela, powiem kiedy. Na spokojnie będziemy jechać. Nic się nie martw, nic się tam nie stresuj. Słuchaj, strefę mamy tutaj, więc musimy sobie zajechać tutaj wyżej, żebyśmy po prostym jechali. Tutaj też trzeba, widzowie, pomyśleć trochę, zanim będziemy to budować. Mamy tutaj zamek, więc z tego zamku pojedziemy. Ja, Rafał, nie mogę budować, bo ja pod E mam wysiadanie, a pod E mam też schody. Co? Ale to wyciąg schody. Daj sobie E. Aha. No nie mogę. Dobra, no to w takim razie musimy zrobić inaczej. Ewela, wsiadaj. Ja będę budować. To daj mi całe macy twoje. No dobra, dobra, dobra. Zabierz resztę. Dobra. I teraz tak, mam tutaj. Ewela, jedź w prawo. Prawo, boję na się, spokojnie. Spokojnie. W prawo, Ewela, bardziej, żebyśmy tutaj nie zjechali. Dobra, ej, myślałem, że tutaj nam nie dobuduje. Ewela, jedź prosto cały czas, w razie czego. Jedź bardzo powolutku. Okej, okay, na spokojnie. Jedź. Nawet nie wiecie, jak ja się stresuję, mam całą rękę spoconą. Aż mi normalnie takie dostałam drganie. Musimy trafić to teraz ugrać, bo jak nie, to ja zejdę na zawał. Dobra, Ewela, czekaj, już bud... Ej, stop. Okej, okay, robimy teraz tak, że się leczymy, Ewela. I będziesz musiała później budować podłogi. Ulecz mnie jeszcze, jak możesz. Dobra, nie lecz. Ja wsiadam, dawaj, Ewela. Okej, okay, jedziemy na... W ogóle zobaczcie, jak my tego Skybase'a pociągliśmy wcześniej. I teraz, widzowie, zrobimy troszeczkę inaczej. Ja po prostu wysiądę, przebuduję podłogę i pojedziemy później po podłodze. W sensie, no, będzie dobrze. Na spokojnie, wyjedźmy sobie tutaj. Ja mam 600 mam jak coś maców. Ewela, będziesz trzymać podłogę, czy nie? Tak. No to trzymaj podłogę. Dobra. No, jadę cały czas. I do góry. Dawaj na full. Trudno, jest jak jest. Najwyżej spadniemy, słuchajcie. No mamy tych maców dużo. I ale teraz jest szybko. Ewela, zwolnij. I teraz podłoga, dobra. I stoimy, dobra, jesteśmy u góry. Słuchajcie, możemy w sumie jeszcze wyjechać do góry. Dawaj jeszcze trochę, tylko powolutku. Ja przyrzekam, mam nadzieję, że to było widać, że to nie była moja wina z tą podłogą. I po prostu nawet nie wiecie, jakie mam ręce spoce. Ja nienawidzę Skybase'ów, a Rafał mi tutaj każe Skybase zrobić. Ewela, siedzimy na Skybase'ie na motorze i mega fajnie to wygląda. Ja bym może siadł, ale troszeczkę się boję. Na pewno naszego Skybase'a widać potężnie. Może ja będę teraz podłogi budowała, ty będziesz prowadził, bo myślę, że to będzie bezpieczniejsze. Ja właśnie się boję, że nie, że tak nie będzie. Dobra, Ewela, czy ty masz jakieś macy? Naciśnij Alt i wyrzuć macy po prostu pod nogi.
Okej, mamy tu Edeweli. Przejedź troszeczkę. Jezus, ja się boję. Zabierz sobie ten metal. Możesz sobie ten metal zabrać, bo... Ej, w ogóle zobaczcie, jak tu fajnie. Ej, w ogóle, że nas nie podwala nikt. Wylana, spokojnie. Ty, podwalili nas. Uważaj, uważaj, Ewelina. Uważaj, uważaj. Widzowie, ile razy można dzisiaj spaść ze Skybase'a. Wow, dobra, wyskoczyłem tu. Ej, to jest dobry. Czekajcie, przeskoczmy tu. Wow, wywaliłeś mnie. Dawaj mi macy i będę budować. Trzymaj cały metal, Ewela, weź cały metal. Paliwo daję. Dobra, jest full. Zapraszam z powrotem. Musimy uważać, okay. Bo mają... Oni się tu biją. Ewela, dawaj go. Tam aurę. No co dobra. Jest z moim Skarem? Ty! Co jest z moim Skarem? Ja się wydam. 33? Nie, no to już nie jest Skar. Jezu, jak on się buduje. Leży! No i pięknie, widzowie, zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał, padajcie na ten odcinek i pamiętajcie o kodzie Ewela. Trzymajcie się na razie, piona!